Dzień dobry, witajcie. Miałam w sumie dzisiaj nie nagrywać tego food haulu, ale stwierdziłam, że w sumie food haule są zawsze tak tematycznie, że lubicie coś podpatrzeć, zobaczyć, więc myślę, że to sobie nagramy. Ale zanim przejdziemy do food haulu, to chcę wam pokazać. Pamiętacie, jak otwieraliśmy w samochodzie paczuchę, pokazywałam wam rękawice na siłownię. Mówiłam wam, że jeszcze w parce mam takie pojemniczki, że jak sobie dziś wyjdziemy z Kamilem, to suple, które bierzemy na co dzień, to sobie segregujemy. To akurat jest na 5 dni. Biały dla niego, dla mnie, niebieski dla niego. Także takie pojemniczki podlinkuję wam z tymi rękawicami, jeśli ktoś jest tutaj co ćwiczy. Mi się bardzo fajnie sprawdzają. Wiem już, po co są to takie, jak się wyciąga. Pamiętacie, jak pomiędzy palcami wam pokazywałam? Sorry, ale mam chyba spadek ciśnienia. Ciekawe, kto ziwał ze mną. Pomiędzy palcami pokazywałam, takie gumki są. Ja już na siłowni, słuchajcie, wiedziałam, że jak wrócę, to pocinam. Nie ucinajcie tego. To jest zarąbiste. Jak chcecie wziąć rękawicze, za to ciągniecie. Także tak. I ja sobie na pewno zostawiam szare, a nad białymi nie wiem. Może też, może nie. W sumie dużo nie kosztowały, więc mogłyby zostać. Co by nie było, zobaczymy. Słuchajcie. Zastanawiałam się dzisiaj grubo nad chemią, bo tak jak wam mówiłam, myślę, że was tu postawić, żebyście może lepiej widzieli, niż was ustawiłam teraz. Tak wam mówiłam, przede wszystkim potrzebowałam jechać do Carrefoura po chemię. I powiem wam tak, chcę coś sobie sprawdzić patenta. Kupiłam inny płyn, zupełnie inny. To są płyny Carrefoura. Czasami nieraz miałam produkty Carrefoura i powiem tak szczerze, że były ok. I tutaj zawsze ciemno jest pod tą stronę. Może tu? O, tak będzie lepiej. Wyłączymy te LEDy. Zawsze mnie ten zlew irytuje, że go widzicie w ten sposób. Albo sobie tak, o. Więc stwierdziłam, że nie chcę przepłacać, a cena była mega kusząca. Zobaczymy, jak się będzie to prało. Mówię o takich płynach. Słuchajcie, takie 2 litry. Zapłaciłam za taki płyn 13 zł, 14. I wiecie, co mi się najbardziej spodobało w nich? Że one ładnie pachną. Ładnie pachną, a kolejne jest to, że zobaczcie, oni mają takie nalewaki. I to też jest spoko. Tylko trochę mylne, bo jak się nalało korek, to wtedy jakbyśmy mieli takie odmierzenia, a tak to wiecie, jak się leje. Ale w sumie właśnie miałam zobaczyć takie do odmierzania kubeczki. No nic, coś sobie na razie wymyślę. Także no, dam wam znać, bo to jest naprawdę śmieszna cena. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę dużo piorę. Bo ja praktycznie to założę, to wszystko idzie do prania. Mam też taką pracę, że po prostu no, wypada elegancko wyglądać, ale jednocześnie te ciuchy są od razu do prania, co ja wam dużo mówiła. Dlatego zobaczę. Zobaczę, czy wszystko będzie ładnie się dopierało, jak będzie właśnie z białymi, czarnymi. Kupiłam do białego. W ogóle kupiłam po dwie, bo jak wiecie, mam pralkę na górze i na dole, żeby z tym nie latać, zaraz to sobie porozdzielam. Do białego, do kolorowego. Także no naprawdę potrzebowałam dużo chemii i wiecie, no szkoda było mi tam płacić chyba tylko jeden płyn do kolorowego i chyba bodajże do czarnego był w promocji. Tylko nie pamiętam, a zrobiłam zdjęcie, nie pamiętam pojemności, więc mówię, zobaczę, jest. To też 2 litry za 24 zł, czyli dycha w kieszeni, czy tam 9 zł. Nie pamiętam, czy 13, czy... a nie, mam też zdjęcie. Jest. 14 zł, także 9 zł w kieszeni. A zobaczcie, ile butelek potrzebowałam. Też kupiłam do czarnego. O. No to zobaczcie, na 6 butelkach to ładna by suma wyszła, nie? Także pokusiłam się o oszczędność, zobaczymy. Na pewno nie mam zamiaru oszczędzać w tych płynach. Fajnie była promocja na nie. Zapłaciłam i słuchajcie, za nie 20... Kuziu, nie pamiętam. Ale jak wejdziemy sobie w tą, co prawda mówię wam ceny, ale wy to oglądacie z opóźnieniem. Może bardziej wam zachęcę was pod tym względem, że jeśli macie koło siebie Carrefour, to mega wam polecam.
róbcie zakupy w Carrefourze w weekendy. Patrzcie, nie mogę znaleźć, dobra, mam. Bo mało tego, że Carrefour robi często promocje na właśnie różne produkty, przede wszystkim mi zawsze na chemię zależy, to jeszcze macie od piątku do niedzieli dodatkową promocję od rachunku. Także no, od wszystkiego jeszcze miałam zniżkę. Poczekajcie, tu jest to nie. Lenor. Będę pukania tkanin. 28 zł. Tak, 28 zł, ale tu słuchajcie, mam 2 litry. Tak, dobrze, 28 zł. A za butelkę chyba lit 460, lit 400, lit 400 lub lit... Boże, nie mogę się wysłać. Lit 400 lub lit 600 był właśnie za 30 zł. W ogóle jeszcze bardziej zdrożał, a tu mamy właśnie 2 litry za 28, także... Także tak. Ale chyba lit 400 mają, mi się wydaje. No, także wziąłam 2 litry za... Po prostu prawie na to samo wychodzi, ale jednak troszkę taniej. A ja lubię te Love. I za to, że sobie zaoszczędziłam... O, 2 razy wzięłam, no bo góra i dół. A że co jest właśnie litrowa butelka, to wiecie, jak to szybko zejdzie. I... A, vanisz. Jeden mam, drugiego potrzebowałam kupić. Więc vanisz. Vanisz jakaś niestety promocji nie wiem tyle, co mi odliczyło. Zobaczcie, jaki fajny nowy produkt znalazłam. Perfumy do prania. I kul do suszarek. Doktora Beck... Doktor Beckman? Nie wiem, jak to się wymawia. O. I ten właśnie fresh mi się bardzo spodobał. I to będę lała do płynu do pukania. Zajrąbiście, słuchajcie, to pachnie. Zastosowanie w pracy. Aby uzyskać delikatny zapach, wlej produkt bezpośrednio do pustej przegrody na płyn zmiękczający nacisk. A ja nie tylko tego wleję, tylko doleję do Lenora. Tak podbiję jakby zapach, a jeden i drugi bardzo ładny. Także z płynów to wszystko. No także zobaczcie, no... Bardzo dużo butelek i potrzebowałam kupić. Łapie mi nie to, co trzeba. Także no po prostu było mi szkoda, kurde, kasy. Trzeba się rzucić, że czasem naprawdę wszystko drogie. Będę wam dawać znać, czy mi się sprawdza, czy nie, czy wrócę, czy nie wrócę. Jedyne co zastanawiałam się, czy nie wziąć 3 te Carrefoura, a 3 tego, co biorę... Boże, co to za firmy są? Jeden na W. I to właśnie tak krzywie wszystko. Perwul, a drugi Wall, nie wiem, pokażę wam. Wall, Wolte, Kraj, nie wiem. Także tak. Ręcznik papierowy. Nie będziemy już wnikać w te ceny płynów tamtych, po ile były. Co by nie było, to jest nadal o wiele taniej. A widzicie tutaj, jak się wzięło dwupaki, to 1,5 litra wychodziło coli 0 za 5 zł, także spoczko bardzo. Wzięłam borówki, bo jak wiecie, ja sobie je biorę na co dzień do jedzonka. Co my tu dalej mamy? A, mus jabłkowy uwielbiam do goferków. Już mało mam, a ja tak jeżdżę, patrzcie, nie chce mi tu zapaść fokus. Wiecie co, przyjdziemy sobie jednak tutaj. A ja tak raz w tygodniu jeżdżę do Carrefoura, nie więcej, więc potrzebowałam po prostu kupić. Także dam wam znać, co to chemii i tego właśnie tych perfum do prania. Kurczaka, bo potrzebujemy na dzisiaj. Na jutro nie, bo będziemy robić pizzę, tą co stanie we vlogu widzieliście. Ale potrzebujemy chyba na sobotę. Już nie pamiętam. W każdym razie kupiłam kurczaka. Jestem, słuchajcie, zmęczona, rozkojarzona. Później wróciłam do domu, tu zakupy. I tak, o, nie mogę się skupić, po co. Właśnie do pizzy szynka z kurczaka. Na śniadanka żytnie delikatesy. Uwielbiam te pieczywo chrupkie. 2 skyry właśnie do pizzy. Nie
nie mogę się skupić, słuchajcie. Jogurt grecki też do pizzy. I wziąłam przyprawy. Jedną kebab gyros do kurczaka, żeby robić, a drugie przyprawa do kurczaka. Złocisty kurczak, złocista skórka. Płatki kosmetyczne, podpaski, w ogóle nie wiem, nie jestem pewna, czy wzięłam odpowiednio, bo ja lubię te największe i nie wiem, czy to będzie ok, czy to, bo to tak po obrazku widzę, jakby one bardziej były szersze niż dłuższe, zobaczymy. Wzięłam paprykarz warzywnego, mi chciała do tego pieczywa chrupkiego sobie zrobić, taką zieloną herbatę, Heinz łagodny, o, sól ziołową bardzo lubię, właśnie sobie pomidora czy ogórka posypać w pracy. Dla Czesiunia na kamień, super mu się sprawdzają. Gumy Orbit, dwa banany wzięłam. I co, jeszcze wszystko? Wszystko wzięłam, słuchajcie. Wiecie, ile za to wydałam? 300, ale to naprawdę mi się wydaje, że jak za tyle chemii. Ja, słuchajcie, zapłaciłam 300 zł, 309 i to jeszcze było chyba około 40 zł rabatu. Także no zapłaciłabym prawie 350. Fajnie wyszło, naprawdę cenowo. Wydaje mi się jak na tą ilość. Zaraz w ogóle wstawiam pralki, bo muszę zrobić pranie, a jest piękna pogoda, słuchajcie, w Łódzkim. Także no w sumie nie będę wynosić prania na dwór. Ale to tak czy siak po prostu muszę to robić. Ale jestem rozkojarzona kawem, słuchajcie, muszę wypić. Co wam jeszcze powiem? Rozrabiam. Właśnie, super sprawdza mi się ten pojemniczek. Zabieram ze sobą codziennie mleko, nalewam, żeby kawkę zrobić. I wiecie, co sobie otworzymy? Odebrałam paczuchę. Ostatnio mogliście zobaczyć we vlogach, jak medytowałam, wyjątkowy dzień i tu jest jakby kolejna część, jakby to powiedzieć, brakuje mi słowa, jakby to wszystko, co zakupiam do medytacji, też jest biżuteria od tego, tylko bardzo ważne było, żeby to przyszło jakby po fakcie, bo to było... W sumie to wiecie co, nie chcę mi się chyba tłumaczyć. Bo jak wy się nie interesujecie takimi tematami, to w sumie po co wam to? Po prostu powiem wam tak, otwieramy. To musiało przyjść po prostu po fakcie, bo to leżało w ten dzień też w Moon Sister i czekało na wyjątkową okazję, żeby zostały pewne rzeczy wykonane i teraz dopiero to do mnie mogło przyjść. I otwieramy i zakładamy razem. Wiem, wytłumaczyłam po prostu je bez sensu totalnie, ale to jest ładne. Mogłam sobie właśnie wybrać, jaki chciałam. I ja wybrałam taki. Zakładam do moich, tu już mam niteczki od Moon Sister, dwie. Każda ma swoje znaczenie. Te kadmienie zakupiłam ja. To jest turmalin, tygrysie oko i hematyt. A tu mam nitkę, którą ostatnio zakładaliście, a to miałam jeszcze wcześniej. I teraz jeszcze zakładamy to. Będę obwieszona wszystkim. Ale dziewczyny na stronie pisały, że jakby wszystko to zamawiamy, konkretne kamienie, konkretne, no w sumie kamienie, to mogą ze sobą, że tak powiem, wisieć, czy na rączce, czy na, patrzcie, nie mogę zapiąć, czy na szyi, bo też są łańcuszki i może to wszystko razem ze sobą być, jeszcze muszę ciaśniej. Nie lubię, słuchajcie, czasami tak nagrywać, bo to jest takie męczące chyba też dla was, jak jestem taka rozkojarzona. Patrzcie, nie mogę zapiąć. Zapniecie mi. Brat się myje, tak do niego poprosiła. A ja jestem taka niecierpliwa, że ja chcę już. Teraz będę się męczyła z tym. No i w ogóle, słuchajcie, wyszedł taki numer. Zaraz mi się wyłączycie, więc będę musiała złączyć. Nie wiem, czemu tak krótko zawsze nagrywa do 15 minut. Jakoś tak. Mieliśmy dzisiaj jechać na siłownię z Kamilem. Wczoraj wrócił późno.
bo ja zapiłam. Poczekajcie, jeszcze wam pokażę. I zadzwoniłam, jak wyszłam z pracy, do Kamila. Jak tam? Bo powiedział mi dzisiaj rano, żebym do niego zadzwoniła, bo może być tak, że jednak nie pojedziemy. O. Proszę, aparacik. Bądźcie. Tylko to wiadomo, to będzie się razem miksować, tamte właściwie będą zakryte, ale jest i jest wszystko razem. No i mówił dzisiaj rano, żebym do niego zadzwoniła, bo może być tak, że niestety dzisiaj na siłownię ze mną nie pojedzie. I mamy, słuchajcie, godzinę 17:28. Ja muszę zrobić cardio. Jestem, jak słyszycie, beznadziejna w gadce. Wszystko, co wam opowiadam, nie ma z najmniejszego też sensu, jak mnie słuchacie. Jest to dość męczące. Na pewno mnie znieść teraz. I chyba nie mam ochoty na tą siłownię. I chyba zrobię w tym tygodniu tylko 2 razy trening, a nie 3. Wiecie, jak to jest, jak się chodzi razem na siłownię? Wtedy jest większa motywacja razem. Jak jedna osoba odpada, to wiecie, jak to ciągnie. Może jakbym się jeszcze lepiej czuła, nie miała takiego spadku, to bym pojechała, ale nie mam siły, słuchajcie. Dobrze, chociaż vloga wczoraj zmontowałam, posiedziałam dłużej. W ogóle tutaj mam śliweczki. Włączycie się. No. Także po prostu pochowam to wszystko. Muszę się zmotywować, żeby zrobić cardio razu. Żeby nie usiąść, bo potem będzie tylko gorzej. Ale przed cardio jeszcze właśnie wstawię te pralki. I trudno, zaznaczę Nikoli w grafiku, że nie byłam na tym treningu. Bo nie mam siły. Znaczy dzisiaj tak miałam ciężki dzień w pracy. Nie, że się usprawiedliwiam. Pyszne śliweczki. Właśnie, chcę wam w ogóle jeszcze wspomnieć. Pokazywałam wam ostatnio, że wtedy kupiłam... Przestawmy ten keczup. Tą szczotę. Naprawdę, słuchajcie, ekstrakt. Macie gdzieś Teddy. Ja w tym termosie mówiłam wam, że parzę sobie sienie. Jak przyjeżdżam do domu, to zalewam troszkę wodą, żeby namiękło, bo od rana to wiadomo. Co tam, Czesiunia? I zobaczcie, jak ta szczota fajnie tu wymywa ścianki. Także zmywarka mi tu nie sięgała, a szczota mi tu bez problemu łapie. Mówiłam wam, 12 zł, a fajny bajerek. No, także ja, słuchajcie, ogarniam to wszystko i może zobaczymy się później. Muszę jeszcze wymyśleć, co dzisiaj na obiad zjem. Także uciekam, słuchajcie, w obowiązki.